Przedwczoraj na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne. A co za tym idzie, wszystkie organizacje sponsorowane przez finansowego grędziarza George'a Sorosa ruszyły do ataku na znienawidzonego Orbana, mając wszyscy nadzieję, że uda się go wreszcie odsunąć od władzy. Jednak jak się okazało, nic z tego i mimo wysokiej frekwencji rządząca partia Fidesz zdecydowanie wygrała wybory, a opozycja znalazła się w zupełnej rozsypce. Gdy jeszcze przedwczoraj przed węgierskimi komisjami wyborczymi ustawiały się kolejki, liczono na to, że jest to zwiastun nadciągającej zmiany. Wszystkie media Sorosa sugerowały, że uda im się odzyskać utraconą kontrolę nad Węgrami. Okazało się jednak, że srogo się mylili, bo pomimo 70% frekwencji ludzie ponownie wybrali Fidesz i Viktora Orbana. Już po raz kolejny, pomimo zmobilizowania wszelkich dostępnych środków, lewicowe medium nie udało się przekabacić społeczeństwa tak, aby zagłosowało w pożądany dla nich sposób. Skutkiem tego, Viktor Orban triumfuje w węgierskich wyborach już po raz czwarty. Koalicja pod przewodnictwem obecnego premiera Węgier zdobyła aż 48,5% głosów, a pokonanie liderzy partii opozycyjnych w odpowiedzi na to podali się do dymisji. Co taki wynik wyborczy oznacza dla Węgier? Przede wszystkim rozczarowanie dla Komisji Europejskiej. Wizytujący wczoraj Polskę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zapewne liczył na to, że będzie mógł się cieszyć z porażki Orbana, co zresztą wieszczyły lewicowe media w wielu krajach. Mógłby wtedy zaznaczyć, że Polska została już sama w sporach z Unią Europejską, ale wygląda na to, że klub niepokornych państw ze wschodu ma się w dalszym ciągu dobrze. Wygląda więc na to, że oczekiwanie zmiany na Węgrzech było jedynie myśleniem życzeniowym, bo społeczeństwo węgierskie zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i z tego powodu wybrało przywództwo, które wydaje im się najbardziej racjonalne, zwłaszcza w zakresie polityki imigracyjnej. Fakt, że ta kwestia była kluczowa dla Węgrów, to wielka porażka wszelkich organizacji sponsorowanych przez George'a Sorosa, żydowskiego spekulanta walutowego, który za cel postawił sobie islamizację krajów zachodnich. Na ten moment jego plany w tym zakresie sypią się, zwłaszcza w Europie Wschodniej.